Jest z nami Mamet Halidow w Torwarze na czymś, co miało być nieoficjalną konferencją prasową. Powiedz, czy z tej zurzy ciebie tu ściągnęli? Ja myślałem, że będzie konferencja prasowa, a tu po prostu was rzucili mediom na pożarcie. Pojechali z nami strasznie. O której w ogóle wstałeś, żeby tu przyjechać? Ja o czwartej, ja poszedłem po północy, o wpół do pierwszej spać. Nie, wczoraj tu jestem. Wczoraj dostałem o 8. A to widzę, że już trzymasz poziom. Powiedz, walka z Sakurajem, to będzie twój drugi pojedynek, to oczywiste. Ty go bardzo chciałeś, Ryuta w pewnym sensie też. On stwierdził, że on wygrał pierwszy pojedynek. A co ty twierdzisz? Co mogę to twierdzić? No, ja uważam, że był to remis z tego względu, że ja sam nie wygrałem tej walki przed czasem. Nie zrobiłem tego, żeby tą walkę coś, żeby 100% wygrać. Gdzieś tam było głosy, że po trzech rundach powinienem ja wygrać, bo więcej technik zakładamy i tak dalej, ale to są gdzieś tam przypuszczenie w jedną troszeczkę i w drugą troszeczkę są. To są właśnie walki remisowe. Gdzieś tam ktoś mówi, że nie jednak to było wygrane Sakuraje, nie jednak Mamedy i tak będą wciągać jedną drugą stronę. Najlepsze rozwiązanie było na tamten czas był to remis, bo tak naprawdę byłby skrzywdzony albo on, albo ja, no to byłoby, nie miałoby sensu. Przez ten rewanż ta walka została przełożona, no i nareszcie do tej walki dojdzie. I Ryutę, i ja mamy teraz szansę udowodnić, kto jest lepszy. Ja przyznam, że zaskoczyłeś mnie, bo w tym zwiastunie przed KSW właśnie powiedziałeś, że on dostał jakby tą decyzję, ten remis jako prezent, bo był tutaj gościem. Jakby realia pokazują, ja też tak twierdzę, że z reguły zawodnik, który walczy u siebie, czyli akurat to byłeś ty, walczący u siebie, byłeś faworytem, więc jak to tak naprawdę jest, jakbyś rozwinął tą myśl? Przygotowałem się. Tak naprawdę zauważ, właśnie to też są zdanie podzielone, walka z Santiago druga. Tam była wyrównana walka, gdzieś tam ja... Nikt nie walczył u siebie, no może on bardziej u siebie. No bo to on był mistrzem, on był promowany tam jako mistrz i naprawdę wtedy na tej walce najwięcej można było wyciągnąć tej walkę, to był remis i zostawił ci jego pas. Ale daje nawet remisu nie dali, tylko dali jemu zwycięstwo. Gdzie on na to zwycięstwo nie zasłużył, może ja też nie zasłużyłem, ale nie zasłużyłem na to, żeby przegrać tą walkę, bo tak naprawdę ta walka była wyrównana i nie można osiągnąć na jego stronę, bo on jest tam mistrzem. Dlatego mówię, że w tym przypadku ja się cieszę, że moje ręki nie podnieśli. Sporo osób... Bo ja bym miał pretensje do całego świata, dlaczego moją rękę podnieśli, bo uważam, że ta walka była remisowa i nie chciałbym, że moja ręka została podniesiona. Sporo osób mówiło, że Ryuta nie jest już tym samym Ryutą, bo ma 42 lata, bo no, z racji tego wieku, że na pewno on nie zaprezentuje tej formy co ostatnio. Ja dzisiaj go widziałem i przyznam, że pozazdrościć takiej formy. A jakie ty masz wrażenia? A tu tak mówię. Ludzie. Ludzie, no to niech oni spróbują. Po IPX znajdziemy, jeżeli potrzebujesz konkretów. Nie, bo chodzi o to, że no, jak powiedziałeś, no, niech spojrzą na jego walki. Niech spojrzą na walki zawodników, którzy się biją po 40. Henderson, Randy Couture i inni zawodnicy. Oni się bili po 40 i zdobywali najwyższe tytuły. I teraz mówienie o czymś wieku i jego stanie w formie. Człowiek, który nie wie, jakiej formie on jest fizycznej, a tylko starszy zobaczyć, jak on wygląda i jak się rusza w ringu po ostatniej walce, gdzie znokautował przeciwnika ratującym kolanem, to myślę, że to w ogóle, no, w ogóle nie mówmy o wieku, nie mówmy o, bo tak naprawdę on jest w wieku właśnie takim, gdzie zawodnicy MMA się biją i zdobywają największe tytuły. A chciałbym też trochę zawędrować jakby do przeszłości, nie wiem czy to było kiedyś poruszane, ale właśnie ty w Polsce w zasadzie już wszedłeś od razu na głęboką wodę, znaczy oczywiście pierwszy jeszcze przewijałeś się przez grappling, bo ja sam wiem, byłem na zawodach, uczestniczyłem na tych samych co ty, natomiast jak wyglądała twoja amatorska kariera MMA? Jakbyś mógł cokolwiek zdradzić, nie wiem, miałeś więcej wygranych, przegranych, a może w ogóle nie miałeś amatorskich? Ja nie miałem amatorskich walk w ogóle. Od razu zawodowiec. Po trzech miesiącach. Nigdy w życiu nie startowałem w żadnych zawodach jako zawodowiec, żadnej dyscypliny sportowej. Trenowałem karate dla siebie, trenowałem taekwondo dla siebie jako student. Tam nie było w ogóle zawodowstwa, nie było w tym. Po czterech miesiącach startowałem na Litwie, gdzie oni już w Japonii się bili, w Bushido, gdzieś jakieś tam organizacje takich mniejszych w Japonii, też niektórzy zawodnicy bili się w Polejdzie. I wystartowałem się tam, no, sam siebie rzuciłem, bo bardzo chciałem się sprawdzić na głęboką wodę, nie mając żadnych amatorskich walk, nie mając żadnego doświadczenia w MMA, nie mając naprawdę bazy ani tlenowej, technicznej, ani nic, to po prostu wszedłem na to, co umiałem. No. Wtedy i zarówno moi trenerzy dopiero się uczyli wszystkiego tego MMA, także
nie miałem motorskich walk, nie miałem doświadczenia, można powiedzieć. Doświadczenie łapałem na zawodowym ringu. A jeszcze odnośnie tej przeszłości, to te dwie twoje pierwsze przegrane, jak zaczynałeś karierę właśnie, wiele osób mogłoby się tym faktem podłamać, bo na pewno byś sobie życzyli, żeby dobrze zacząć od razu karierę, tak? Czy to ciebie jakoś tam podłamało, powiedziałeś sobie nigdy więcej coś w tym stylu, wiesz? A może się podłamałeś właśnie i powiedziałeś, nigdy więcej nie walczę? Trzy walki, po tych trzech walkach po prostu, nie to, że podłamałeś, pomyślałem sobie, może jednak gdzieś tam nie nadaje się do tego sportu. Przegrywam, jadę na Litwę, przegrywam raz, drugi, trzeci raz i sobie pomyślałem, że tam jest taki poziom, czy ja się w ogóle nie nadaję. No po prostu no, gdzieś tam trenerzy mnie pobudowali, powiedzieli, że to jest początek, że masz potencjał, trzeba tylko trenować, że oni też się uczą, że wspólnie musimy się uczyć, rozwijać i tak naprawdę te porażki wzmacniają, a nie gdzieś tam nas pogorszają. Dobra, powiedz mi tylko, bo mam jeszcze dwa pytania. Czy ty jesteś dzisiaj w dobrym nastroju, bo muszę wiedzieć, czy mogę je zadać? No jedziesz, proszę cię bardzo. Dobra. Pojawił się tradycyjnie zarzut ustawiania przez siebie walk, wybierania sobie przeciwników w związku z tym, że ty bardzo chciałeś tej walki, tak? Czy jak byś mógł się do tego odnieść? Znaczy to nie jest tak, że... Że co, że ja ostałem walki? Gdzie? Że ty wybierasz sobie przeciwników, czyli tak jakby nie, kierujesz swoją karierą, to jedyne tak, żeby to by było jest, wygodnie. Ja nie wiem, jak do tego się odnieść, no to jest bzdura. Jak się do tego odnieść? Na przykład tak. Nie, no bo dostaję zawodników, których daje mi KSW. Tylko, że niektórzy nie znają, wiesz, innej strony tego medalu. Jeżeli realów nie znają, gdzieś proponują walkę dla kogoś, proponują walkę dla bardzo dobrych zawodników, zawodnicy odmawiają, bo mają coś inny plan i tak dalej, więc wszystkiego nie wiedzą, też ocenianie, ja nie chcę oceniać ludzi i też nie chciałbym oceniany być, bo tak naprawdę no, każdy ma swoje problemy, a to w ogóle no, dla mnie to jest bzdura, w ogóle to jest takie nieporozumienie, że ja sobie wybieram zawodników i tak dalej. Prawdziwe kibice MMA doceniają polskie MMA, prawdziwe kibice oglądają walki, przychodzą i dopingują, kibicują nam zawodnikom. I na tym polega to wszystko. Przyjeżdżają zawodnicy na bardzo wysokim poziomie. To wszyscy przy nich, którzy byli przed tym, Kendall Grow, to Jesse Taylor, który jest teraz mistrzem Cage Warriors. Lidland. No ja nie wiem, no to a to dziadek jeszcze, przepraszam. Lidland to był dziadek. Kendall Grove teraz. Dobrze, że przynajmniej wiesz. Dziadek, który wygrywał z dobrymi zawodnikami, tak. No tutaj możemy teraz w każdą stronę powiedzieć, że źle jest. Zawsze w czymś można znaleźć coś, o czym można pogadać i to wszystko właśnie omówić i w negatywnym sensie. No, ja sobie nie ustawiam żadnych walk, dostaję przeciwnika, przygotowuję się do walki, to jest ciężka praca. 10 lat ciężko trenuję, 10 lat jestem w polskim MMA i jak inni zawodnicy budujemy polskie MMA wraz z organizacjami, wraz z zawodnikami i cieszymy się z tego, że ta praca dobrze została wykonana. Polskie MMA jest na wysokim poziomie, a polskie MMA wiedzą na świecie, zawodnicy wyjeżdżają, wygrywają. A co zrobili ci, którzy mówią, że walki są ustawiane? Mają radość, że spisek wykryli. No to niech rozgryźli cię. Niech wejdą na salę, potrenują, niech wyjdą, niech swoje ambicje wyrzucą na ringu, skoro są zawodnicy, lubią MMA. Niech co zrobią dobrego dla polskiego MMA. Ja uważam, że nic złego dla polskiego MMA nie zrobiłem. Ja to, wiesz, przykro słuchać, że jest tak, jak ktoś mówi, że coś takiego się dzieje, jak wlewasz pot i krew na treningu, ciężko pracujesz, tak samo również pracuje ciężko twój przeciwnik, wychodzisz, daje się wszystko, a ktoś łatwo komuś przychodzi nacisnąć i napisać i obrazić kogoś. No niewdzięczny sport zdecydowanie, a powiedz, bo wiadomo już, ci sami ludzie prawdopodobnie, którzy tą teorię spiskową rozgryźli, ci sami ludzie wypychają cię za granicę, ci sami ludzie chcieli, żebyś miał tutaj pas, wiadomo już, że ani tego prawdopodobnie nie będzie, natomiast powiedz, co ty w takim razie oczekujesz od tego sportu teraz, w tym momencie kariery? Ja się cieszę z tego, co się dzieje teraz w Polsce. Jest organizacja, która się mocno rozwija i ja do tego dołożyłem cegiełkę, jak i inni zawodnicy i z tego się cieszę bardzo i czekam na to, że
KS-u będzie jeszcze potężniejsze i jeszcze lepsi zawodnicy będą przyjeżdżać i będziemy dawać bardzo dobre walki w Polsce, dla polskich kibiców i całego świata. Dobra, dwa pytania, bo już następne media idą. Czy ty w ogóle właśnie do ciebie docierają takie, poza tym, że właśnie media, tak jak my pytamy cię jakieś tam przykre sprawy, które ludzie mówią, czy ty, zdarza tobie się śledzić, czy najbliższe otoczenie przekazuje ci jakieś tam przykre informacje, że ktoś coś napisał albo sam widziałeś, w ogóle wiesz co o tym myślisz, czy w ogóle nie śledzisz? Naprawdę, bo mam mnóstwo zajęć innych, wiesz, no to jest, to, ja do mnie nic nie dociera, bo ja nie mam czasu na to, no, ja trenuję, ja wracam do domu, do swojej rodziny, mam czym się cieszyć, ja robię, ja kocham to, co robię, jest to MMA, trenuję to i tak naprawdę mam co robić, nie mam czasu siedzieć w internecie naprawdę i nie mam czasu słuchać, ci, którzy mnie otaczają, to też mają swoje zajęcia i nie przekazują mi jakieś tam rzeczy. No teraz mi ty powiedziałeś o tym, że jakieś teoria spiskowa jest. Bo to jedna. To wiesz, no tak... To... Nie chciałbyś znać kolejnych, to było najlżejsze. No to jest przykre, no to jest takie przykre, jeżeli... Znaczy przykre, no to śmieszne jest. Śmieszne, bo to jak można... No kurde, jak to Kennedy'ego zabił? No, nie wiem, mnóstwo teorii. To może wrzuć tam, żeby tak. Rozkminili, kto to zrobił, dobra? Tak. I ostatnie pytanie, zostanie sobie na koniec. Ci sami zawodnicy, o których mówiłeś, starsi, jak Dan Henderson i całe to starsze pokolenie, tych zawodników kiedyś pytano właśnie o seks przed walką. Niektórym to pomaga, innym wręcz przeszkadza i się wstrzymują. Jak jest u ciebie? Nie, to o tym to się... no, o tym nie będziemy rozmawiać. To jest, ale to jest... inaczej, czy w sensie, czy to pomaga, czy przeszkadza w twoim wypadku? Czy pomaga? To... Niektórzy czują się rozluźnieni, inni wręcz potrzebują, tak wiesz, żeby byli nabuzowani. To się nie mówię, no kurczę, no, nie wchodźmy na te tematy, dobra? Dobra. Kiedy, jak, dobra. Co, czy... Nie wiem, no. Nie wiem. Dobra, ja ci mogę powiedzieć. No to powiedz, no ty mi powiedz, no. Ja myślę, że to jest prywatna sprawa. No widzisz, no właśnie.